Sąsiedzi się przeprowadzają. Co i Kadzia? Widział pan te Kadzia? Droga! Droga! Kucia, droga! Kucio! Ajgo! Ania, siły nagane go ja. A, góry! Oni anja, ja sobie do anjo! Góry! O! Niga unjona koja? Kuci. Sobie unjon hejadzi. Selfro! Kogo handago? Selfro mohe? Kuci! Kuci. Kron go to czarajadzi. Urido, pengon kalte, urido unjon hajana. Andrzej. Hej wszystkim, tu Pyra w Korei oraz Tedzin oraz Sochi, ponieważ jedziemy do weterynarza. Czasami mnie pytacie o ceny weterynarza w Korei i dzisiaj to sprawdzimy. Sochi ma bodajże dwa szczepienia. Tu gadzi i pieksininga? Tu gadzi go aptek. One tu gadzi. Korona rang mu hanadu. Dwa szczepienia ma Sochi chyba dzisiaj. I być może, bo w zeszłym roku robiłam jej badania i weterynarz powiedział, że co roku powinniśmy robić dłużej badania, bo jest trochę starsza. Więc może zrobimy badanie krwi, może jeszcze jakieś badanie, więc powiem wam dokładnie, ile to nas wyszło. No a teraz jedziemy. Kapsida. O. Bunga kami anjoa. Tydzień poszedł pierwszy już nas zameldować, zarejestrować, a Sochi tutaj musi pozwiedzać lokalne krzaczki. Opa, 들어가는 거 잘 들어봐. 인지 빨리 들어와. 이제 안 들어가? 이제 빨리 가. 안녕. 아니야. 지금 안 떨어. 이제 괜찮아. 떨어? 만지고 있으면 떨어. 아고. 봐봐 이런데. 아고. 괜찮아. 괜찮아. Sochi uwielbia białe dzindokie, czyli właśnie ten biały duży pies. Jest ulubiona rasa Sochi. Musi być biały i Sochi uwielbia. Uważa, że to najprzystojniejsze psy na świecie. Kadza. Anga. Annyeonghaseyo. No hej, pewnie zastanawiacie się, dlaczego nagle pojawiamy się my na zewnątrz, a Sochi gdzie? Została w szpitalu, znaczy u weterynarza, na godzinę. Będzie miała robione wszystkie badania, a my poszliśmy sobie po prostu teraz jeść. Więc tak, Sochi została biedna. No ale musi mieć co roku robione już badania, bo tak jak lekarz mówił. No, tylko dla swojej Kęcana! Sokło, srypugo. Dzisiaj ładne słoneczko mamy. Dobrze, że wzięłam tą czapkę, bo mam nic nie widziała. Tak, więc idziemy na obiad. Tu proszę, do Juksan-Nymian. Tutaj mają głównie makaron na zimno, ale ja idę jeść bibimbap, bo mam ochotę na bibimbap. Tedzin weźmie naengmyeon. Bibimbap. A, kyniang bibimbapman inne? Haha. 저기. 난 저기 앉고 싶어. 아니면 여기. 여기 앉아. 여기. 여기? 어. 호호. żeby się nie ubrudzić, fartuszek. Tedzin nam nalewa wody i taki rosołek będzie też. Tutaj zawsze do, proszę bardzo, do naengmyeonu albo do bibimbapu dają jeszcze zestaw mięsa na takiej desce. Maśiska. Jest taki rosołek na ciepło. Tedzin też ubrał. Głównie chyba ze względu na spodnie, co? Bo ja cię się chciałam go na opapadzi. Czekaj, Ania? Sigie. A. Mój bibimbap. Nasze mięsko. Czekajcie, ściągnę to. Mięsko.
Onion. Bimbap. Nie ma miejsca, żeby bimbap. Nożyczki dla Tedzina. A to dla mnie. Pamiętajcie, że tutaj trzeba wyciągnąć w sztućce. Nasza góra mięsa. I smacznego. Era mole? Mogłeś się dojść, co? To mowa. Niam. Mogłam go dzi? Taka jedna. Irki, Irki jest co? Irki. A je, wie. 절석이 약간 투명한 데가 있어. 아, 힘들라고? 힘든 줄 알고. 딱 wygląda wymieszany już bibimbap. Także smacznego. Uwaga. Zjedzone, prawie że. Już nie daliśmy rady. O nie, Tedzin jeszcze tutaj widzę, że walczy. Mięso zjedzone. Tu prawie sama woda została. Także... Chodziła. Ojgu. Ne, kamsahamnida. Sai. Annyeong. Wolność! A teraz jesteście pewnie ciekawi, ile zapłaciliśmy u weterynarza. Sochi miała tak, dwie szczepionki miała, plus miała badanie USG, miała robione prześwietlenia rentgenowskie, tak to mówię, zdjęcie rentgenowskie miała, brzucha wszystkich narządów wewnętrznych i badanie krwi. I już wam mówię, ile to kosztowało. Tu jest cała lista. A za wszystko zapłaciliśmy 420 tysięcy wonów. Takie mamy ceny, proszę Państwa, u koreańskiego weterynarza. Za samą szczepionkę byśmy zapłacili 50 tysięcy za dwie szczepionki, czyli jakieś 150 zł niecałe. Ale... Aha, Aigo, idzie! Jeszcze chciałam Wam to pokazać, że dali tutaj wyniki Sohi. Tak słodko napisali jej imię, z uśmieszkiem. Sushi Bucks. Wiecie, Starbucks, ale z sushi. W Korei często robią takie sobie jaja z nazw własnych. Także mamy Sushi Bucks. Nie wiem dlaczego, ale ten ich znaczek mi przypomina trochę marihuanę, ale no dobrze, takie sobie wybrali. Piękna pogoda. Na to nie zwracamy uwagi. Stało się. Sochi tutaj. A my jedziemy. I jedziemy sobie zwiedzać osiedle, które może potencjalnie będziemy tam mieszkać, nie wiem, bo chcemy się wyprowadzić max na początku przyszłego roku. Zobaczymy. Więc już patrzymy. Planujemy wreszcie się przeprowadzić, no bo przedłużyliśmy umowę na to mieszkanie, w którym teraz jesteśmy, więc jak się będzie powoli już kończyło. Będzie wtedy. I tak się rozglądamy. Która dzielnica nam się podoba. Tyle był tydzień, miał blisko do pracy. O, i tu jest... Tu są te bloki. Sani odisu. Aaaa, kry? Góra nieruchomości. Sami wejdziemy. A, farami obca? Proszę ci. Krom od tyro gadzimo. Jogi budą sam haladu chciała. Jogi do anana bony. Tu do góry to jest autostrada. Więc no. Jakieś przedszkole, Sohi zwiedza. No powiem wam, bloki jak bloki, one wszędzie w Korei mniej więcej tak samo wyglądają. Ohoho, będę mogła sobie tu w badmintona grać? No i fajno, tylko jeszcze Tedzina namówić. Sohi zwiedza, bardzo jej się podoba. Jedyny minus to jest taki, że tu jest ta autostrada do góry, więc te pierwsze bloki to tak słabo, ale na przykład te, co są tam, to już fajne. A podziemny tutaj jest parking, ale też parkują na zewnątrz, widzę. Mają jakiś fitness center, czyli centrum jakichś
pewnie siłownią. Lubię takie, że tak w Korei robią fajnie te blokowiska, że jednak można trochę odetchnąć, wyjdzie się z tego bloku, to przynajmniej można sobie posiedzieć, zobaczcie, w takim miejscu i co, i fajnie, i odpocząć. Mimo że się jest, nie, mieszka się w bloku, to bardzo fajnie. Tam już widzę, że jest jakiś plac zabaw dla dzieci. Dosyć standardowo jak na Koreę, ale bardzo ładnie. Pole! A tu chciałam powiedzieć, że zobaczcie, nie tylko w Polsce dzieci sobie wyznają miłość. Tutaj mamy Paksion i Dion, serduszko. Bardzo się kochali, że... Paksion ke mohe. Cincha. Ktoś sobie popisał. Ogólnie w Korei raczej się nie pisze, nie robi takiego żadnego graffiti, nie psuje się. Więc za dużo tego nie zobaczycie w Korei. O, Sochi jest zainteresowana, bo piesek sobie tam szczeka. Znalazłam coś ciekawego, żeby wam pokazać. Ścieżkę zdrowia. O, tu się zaczyna. Potem się powinno chodzić, z tego co wiem, na boso. Po tych kamyszkach. Bo to jest dla zdrowia, że się chodzi. I nie wiem, lepsze krążenie. Już bardzo. Tutaj nawet jakieś pieńki zasadzono. Chyba nie są za bardzo używane, bo widzę, że roślinki w tym rosną. Więcej kamyszków. Więcej pieńków. I tak kończy się ścieżka zdrowia. Kolejny plac taki rekreacyjny. To się chyba obraca. Już troszeczkę się zestarzało, ale się obraca. Tu sobie, nie wiem, a można na tym chodzić chyba. Tak, dokarmia bezpańskie kotki. A tam jest kotek, a poszedł sobie już, kurczę. Idzie sobie, o, nie widać go. Oj, idzie. A, kynika, 저기 괜찮은데. I 저기는 그 고속도로 때문에 시끄러워. 근데 여기 근처에 뭐가 없어. Jesteśmy w kolejnej okolicy i patrzcie co za okolica. Taka stara okolica. Takie domki tu są. Patrzymy na oczywiście bloki. Ale dzielnicę też trzeba zobaczyć. Jest bardzo ciekawa. Taka bardzo koreańska, bardzo stara. Tutaj kiedyś były sprzedawane jakieś jedzenie, jakaś restauracja tu była z kalkuksu, czyli z makaronem. Bo czutek tego się pomyli, i rondy sara jedzi. Tu można sobie wyjść, patrzcie, tu ktoś też mieszka chyba. Tu już jakaś nowsza willa, a tu stare domy. I w tę stronę pójdziemy, zobaczyć co jest. I pozwiedzamy, jak to wygląda to blokowisko. Na filmiku tego pewnie nie widać, ale to jest bardzo koreańsko, bo jest pod górkę. Jest pod górkę, nie widać, ale jest. Uwierzcie mi. O, proszę, tam też pod górkę. Wszędzie pod górkę. Trochę mniej zieleni zdecydowanie niż w tamtych blokowiskach, które byliśmy przed chwilą. Niestety, ale za to, jak się pójdzie w tamtą stronę, albo w tamtą stronę, to znowu jest góra, park, także okolica nie jest taka zła. No nie jest źle, ale wszędzie są tutaj górki, bo to jest Buchon i tutaj zaraz są, widzieliście, inne budynki, starsze takie, więc wszędzie pod górkę. Trochę zielonego jest, ale za kratami. No tak smutno. O, tam do góry trochę zielonego też jest. Ajge. 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 Chwila odpoczynku przy napojach, w kawie. Jest tak gorący dzień, że trzeba się napić. I za mną są w ogóle właśnie te bloki. Chyba to jest inny blok obok. Nieważne. W każdym razie.
Doszliśmy do takiej konkluzji, że tutaj nam się raczej nie podoba. Wolimy spokojniejsze trochę dzielnice. Ta okolica jest troszeczkę zbyt, widzicie, no taka typowa. My chyba chcemy już trochę spokoju. Jedziemy do trzeciego miejsca. Pierwsze miejsce, w którym byliśmy, to już było Incheon. Było bardzo blisko Bucheon albo Incheon. Drugie to było Bucheon. A teraz jedziemy do Siheun. To jest miasto zaraz pod Bucheon. To są wszystko okolice Bucheon tak naprawdę. I tak jak to miejsce w Bucheon nam się średnio podobało, taka stara okolica, tak tutaj myślę, że wygląda spoko na razie. Jeszcze nie dojechaliśmy do bloków, ale okolica jest fajna. Szerokie ulice, jakieś jezioro już widzieliśmy, także... Powiem szczerze, że jest nadzieja, że może coś będzie fajnego. Jesteśmy przy kolejnym blokowisku i ono jest... Jeroen je kata? Kanne. To... Kci. To też widzę, że kupują sobie mieszkanie. Właśnie wyszli. My tu też wejdziemy. Zobaczymy, jak mieszkanie. Nie planowałam dzisiaj oglądać mieszkań, ale oglądaliśmy właśnie mieszkania. Panią. Okolica nam się bardzo, bardzo podoba. Kiedy? Opa, dolne ciutcie. Jogi dumne? Jogi dumne, dzięki. Więc będziemy patrzeć tu. Będziemy tu patrzeć, w te okolice. Ukrugie. Właśnie, jest tutaj też metro. Tutaj też patrzyliśmy na mieszkanie. Bardzo nowe osiedle. Ustaliliśmy z Tedzinem, że tak, że jeżeli chodzi o okolice, to tutaj Siheun nam się podoba, miasto. I pewnie jesteście ciekawi, jakie są ceny mieszkań, na które patrzyliśmy. Patrzyliśmy na takie starsze mieszkania, na te nowsze też. One kosztują mniej niż 500 milionów wonów. To jest na polskie 1,5 miliona złotych mniej więcej. Tyle kosztują mieszkania pod Seulem w dosyć taniej dzielnicy. Także takie są ceny. W Seulu to nawet nie ma co patrzeć, wiecie? To tak 2-3 miliony wzwyż złotych minimum, żeby kupić mieszkanie porządne. No, patrzyliśmy na mieszkania z trzema pokojami, z dwiema łazienkami. Mniej więcej one bardzo podobnie wyglądały wszystkie. Jeszcze mamy dużo czasu, ale bardzo fajną panią agentkę znaleźliśmy, także będziemy z nią mieć kontakt. Jeszcze takie trzy blokowiska tutaj są, które chcielibyśmy obejrzeć, także za jakiś czas tu wrócimy obejrzeć i no nie wiem, mi się podoba, Tedzinowi się podoba, więc no musimy tylko znaleźć odpowiedni blok, odpowiednie mieszkanie, które nam się spodoba. Baba, piguneczkie są. Tutaj w domu już jest. Uwaga. A co my tu mamy? Znowu zamówione jedzenie. Hello. Pewnie wiecie, ale w Korei jak się ktoś przeprowadza, to po przeprowadzce je się jajangmyeon, czyli czarny makaron. Znaczy makaron z czarnym sosem. My się jeszcze nie przeprowadzamy, ale że dzisiaj oglądaliśmy mieszkania, to nagle nabrałam ochoty na jajangmyeon. Sos. Udo. Tylko jeszcze Tedzina zaciągnę na kolację. Patrzcie, jaki dali nożyk. Krab. Żeby otworzyć tutaj te plastiki. A to Tedzin, który mimo, że jest sobota, pracuje. Palcie go na biegu. Cię jedzi. Udon. Tutaj jest tangsuyuk, czyli mięsko. I tu jest jajangmyeon. I Tedzin będzie mieszał. Popatrzcie, tu mamy sos, a tu mamy tangsuyuk i to się nazywa jjigmok, czyli że maczam w sosie i jem. A są ludzie, którzy polewają sobie tym sosem i są i w Korei to są dwa obozy i te dwa obozy ze sobą walczą. Tedzinowi to nie przeszkadza, a ja chyba uważam,
난 지금, 지금도 괜찮은 것 같아. 맛있어? 잘 먹을게. 네. 고맙습니다. 감사합니다. Wczoraj zapomniałam wam nakręcić zakończenia tego vloga, więc macie najpiękniejsze zakończenie z Sochi. My do przeprowadzki mamy jeszcze trochę czasu, ale mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas. A teraz czas na Sochi. Edzio, patrzcie. No błogość, błogostan.